serce. Przybyłam tu na wizytację. Szymek mi mówił, że spadłeś aż na samo dno. Szybko naprawię twoją reputację. Więc bez sensacji myślę, że przyjmiesz radę moją. Jacku drogi, dobrze radę, bo jak nie wpadniesz w długi, 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 o sam sam. Jacku drogi, dobrze radę, bo jak nie wpadniesz w długi, 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 o sam sam. Codziennie warka hulaj toczyć. Ja mam na oku twe zdrowie oraz konwenans. Jesse, a kumpli będziesz miał i forsę, bo ze stypendium przez miesiąc nie masz przeżyć szans. Przegna myśl, że na twój dom spadną długi, długi, długi podczas świąt. Jest ser, spokój błogi. Przegna myśl, że na twój dom spadną długi, długi, długi podczas świąt. Że twój program jest bardzo zły, wprost wyrzucić można go na śmietnik. Dobrą radę ci dam, nie załamuj się, lecz do Marka Ciszewskiego idź. Marek wszystko ci poprawi i pomoże jak bratu, bo dla całego Kiksu mistrzem jest mikserskiego stołu. Gdy przyjdzie wytęskniony, droższy ponad miliony, śmiejesz się aż do łez i radujesz się, że już tu jest. Jedna chwila, jedno słowo i na studio jakby urok padł, jakby silny miał oczy i na nowo ujrzał świat. Ma radia bez anteny i Marka Ciszewskiego. By kariery poznać smak, musisz popracować z nim choć raz. Ciągle psuje się coś, taśmy nie ma lub ktoś nadzwyczajnie schował ci mikrofon. Wszystko nic, trwa złość, krew i łzy, wiedz, że Marek pomoże ci. Nie mam forsy na kolację, ani na nic innego, ale gdyby on chciał, to
czy aby Marek program realizował. A masz w oczach szczęścią łzy, że spełniły się już dziś twe sny. Jedna chwila, jedno słowo i na studio jakby urok padł. Jakbyś inny miał oczy i na nowo ujrzał świat. Nie mam forsy na kolację, no i cóż w tym jest złego? Świat zawaliłby się, gdy w kiksie Ciszewskiego by brakło. I grajek. W zielonym gaiku nad modrym ruczajem jasnowłosą królewnę ujrzał biedny grajek.
żądzą wnet zapałał do jej lic rumianych, do jej pięknych kształtów i do ust różanej. Podbiegł więc cichutko, chwycił ją w ramiona i chociaż krzyczała, rzekł: tyś moja żona. Tą nagłą śmiałością strasznie podniecony, zaczął ją całować sam pieszczot spragniony. Gdy już zaspokoił wszystkie swe pragnienia, spojrzał na królewnę. Zdziwiony oniemiał, bo choć postępował z nią dosyć brutalnie, ona mówiąc jeszcze patrzyła błagalnie. Prawda, w pierwszej chwili trochę przerażona, poznawszy smak pieszczot, była zachwycona. Najdroższy, szeptała, chcę jeszcze całować, chcę po stokroć przeżyć to wszystko od nowa. 100 razy? Za dużo, może innym razem. Lecz życzenie królewny dla Grajka rozkazem. Biedny los nieszczęśnika, błagań nikt nie słucha. W miłosnej ekstazie wyzionął wnet ducha. Szkoda, że nie przyszło mu wcześniej do głowy, że seks, choć wspaniały, może być niezdrowy. Chwała jego pamięci, bo czyż mógł przypuszczać, że piękne królewny mogą się tak puszczać? Morał z tej powiastki nasuwa się jeden. Jak to dobrze, że w Polsce nie ma już królewien. Nowelka kryminalna pod tytułem Płonący mąż. Występują ja, wasz narrator, Hela, kobieta, żona Jana, Jan, mężczyzna, mąż Heli, Rysiek, członek ochotniczej straży pożarnej, brat Jana, Kodzak, starszy komisarz policji i niedopałek papierosa, który całkiem niespodziewanie okaże się zwykłym petem. Zaczynamy. Jan Łąpieś miał 45 lat, 17 lat więcej od Helenki. Miał łysinę, spory brzuszek, łupież, kaszel palacza i 8 sklepów obrotu detalicznego w Ajencji. Nie miał wątpliwości, był bogatym człowiekiem. Hela wyszła za niego z uwagi na majątek. Pierwszy raz wyszła za mąż z prawdziwej miłości. A gdy mąż umarł z powodu zbyt mocnego zaciągania się dymem z papierosa, jej żałoba była prawdziwa. Jan Łąpieś nudził ją. Gwoli sprawiedliwości należy dodać, że nieświadomie. Przez cały rok pozostała mu wierną, aż do chwili przybycia do miasteczka Rysia, brata Jana. Miał 31 lat, jasne włosy, był szczupły i męski. Życie Heleny zmieniło swą barwę. Ryszard był niezamożnym strażakiem od, sikawkowy i to nie pierwszy. Marzył skrycie o zamianie gumowego węża na cygaro oparte o kierownicze ucho właściciela 8 sklepów obrotu detalicznego w Ajencji. Często prowadził z Heleną długie rozmowy pomimo zapadających ciemności. Och, jak ja nienawidzę tego subiekta! Należy cię od niego uwolnić. Może jakiś mały pożar, he. Jan jest wysoko ubezpieczony. W moim życiu był już jeden przykry pożar. Helu, nieszczęśliwy przypadek. Dwa przypadki mi nie uwierzę. Pracuję w straży pożarnej. Potrafię pożary gasić. Wiem też, jak je wywoływać. Och, prawda to już szczera. Kocham. Cicho. Teraz słuchaj. Jan umrze tak samo jak twój pierwszy mąż. Wiadomo przecież, że pali jak komin fabryczny i wypija dziennie 2 butelki żytni. Obecnie nie pali. Znów ma stracha przed rakiem ucha. Nie szkodzi. Zakupimy karton papierosów i porozstawiamy paczki w domu. Postawimy obok jego łóżka popielniczkę pełną niewypałów. Potrzebna nam jeszcze maska gazowa, szufelka i zagłębie węglowe. To wszystko prześlesz na adres jednego z biur.
Jest w każdej dzielnicy takie jedno, które służy jako pewny adres dla niezbyt czystych ludzi. Gdy cały ten kram odbierzesz, pamiętaj, włożysz go do bagażnika swego wozu. Będzie tam długo spoczywał, aż Jan znów będzie pijany jak Bela. Doprawdy, jesteś cudowny. Myślisz o wszystkim. Ale co będzie z moim alibi? Pójdziesz pod jakiś sklep rybny i staniesz w kolejce po śledzie. Postoisz tam 3 godziny i będziesz opowiadać, że twój mąż znów się upił i nie ma już czym zakańszać. Stał się gwałtowny i agresywny. Tydzień później wszystkie przedmioty żądane przez Rysia leżały w bagażniku nowiutkiej syreny pani Helenki. 10 dni później Jan się upił i Helena zadzwoniła pod 08. Słuchaj, Rysiu, właśnie otworzył 3. butelkę. Leży w niej swoim łóżku i śpiewa hymn. Lada moment uśnie. Okej, zaraz przyjadę. O północy zaczynam służbę w straży pożarnej. O 9 wieczorem Rysiek wszedł do sypialni Jana. Już z daleka dochodziło go słodkie chrapanie. Wziął go pieszczotliwie na ramiona, ułożył na podłodze. Niedopałki wysypał do popielniczki przy łóżku. Wyjął zdobyczną finkę, wyciął dziurę w materacu, ułożył garść paku i podpalił. Ręka fachowca sprawnie roznieciła ognisko. Kiedy Hela wróciła do domu, straż pożarna była tam już od 10 minut. Dzielny Ryszard tymczasem stosował sztuczne oddychanie swojemu bratu. Daremnie przeprowadzone śledztwo wykazało, że Jan Łąpieś umarł na skutek uduszenia się dymem i że w krwi jego była moc promili alkoholu. W środę o 14 odbył się jego pogrzeb, a w czwartek o 8 do pogrążonej w żałobie Heli przyszedł komisarz Koczak w asyście 2 wysokich brunetów. Przykro mi, ale muszę panią aresztować. Podpalenie i zamordowanie męża. Chłopcy, uwińcie się, a żywo! Chwileczkę, ależ to nonsens. Jan upił się i papierosem rozniecił ognisko. Przez długie lata swej młodości służył w harcerstwie. Pan się chyba myli, komisarzu. Ja się nigdy nie mylę. Pani mąż nie palił. Mówili o tym nasi przyjaciele. My wszystko wiemy. Obawiał się zapalenia gardła. A te niedopałki? Badania wykazały, że są one sprzed 2 lat. A karton z papierosa? Nie znaleźliśmy żadnego papierosa, choć użyliśmy nawet wykrywacza min. Natomiast znaleźliśmy szufelkę do węgla, cęgi i maskę gazową na Sylwestra. Ale ja mam przecież alibi. Tak? Alibi? Na co? To pani podpaliła materac dmuchany i ustawiła się w kolejce po śledzie. I to pani nazywa alibi? Ja wezmę najdroższego adwokata. Prawdziwego mecenasa. Na to trzeba pieniędzy. Pieniądze miał mąż. A prawo polskie mówi, że morderca nie może mieć żadnego zysku z czynu tak haniebnego. Spadkobiercą jest teraz pani szwagier, ten dzielny strażak. Osobiście przypnę mu medal za ofiarność. Podejrzewaliśmy go. Ale on zaproponował przeszukanie pani Syrenki. W bagażniku znaleźliśmy maskę gazową i te inne przedmioty. Szwagier nam także wspomniał, że i pierwszy pani mąż umarł taką samą śmiercią. Nieszczęścia chodzą parami, pani Helu. Na szczęście brakującą parę uzupełnił asystent K, który właśnie wrócił ze zjazdu kombatantów ochotniczych straży pożarnych. Odwiedziłam niedawno swoje rodzinne miasto po wielu latach przebywania pośród innych ludzi, innych domów i zdarzeń. Nie wiem już, czy postać rysująca się w przygodnie mijanych lustrach to ja sama, czy też ktoś obcy, zuchwale obnoszący moją daleką podobiznę ze szkolnej fotografii. Nie poznawałam ani siebie, ani wąskich uliczek, z których dawno zniknęły parterowe domki sypiące się ze starości, przegniłe od wilgoci i tanich farb.
Może zresztą te domy i werandy z potłuczonymi szybami istniały tylko w mojej wyobraźni, a przy odrobinie życzliwości dla zdarzeń minionych mogą na zawsze pozostać nietknięte. Idąc dawną, dobrze znaną ulicą, pełną kałuż, z ubiegłej chyba wiosny, przypominałam sobie twarze i drobne postacie moich szkolnych przyjaciół. Nasza szkoła była naprawdę piękna, pełna słońca i kwiatów, a przy moim granatowym fartuchu powiewał niby motyle skrzydła ogromny biały kołnierzyk. Bardzo chciałam spotkać znajomą osobę, zajrzeć jej w oczy. Chwilę porozmawiać, jeszcze krócej pomilczeć, ale jakże mogłam rozpoznawać pośród obcych twarzy te znajome, skoro nie poznawałam nawet samej siebie. Zmęczona, zmarznięta, przemierzałam bez celu ukochane miejsca zabaw, płosząc roześmiane dzieci. Później przy herbacie w małej kawiarni znowu wróciły wspomnienia. Alicja, włosy, cała zawija włosów wokół bladej twarzy, czerwone pończochy i pierścionki. Moja najlepsza przyjaciółka, ta najukochańsza. Jest wiosna. Idziemy obie z Alicją. Świeżo umyte włosy tańczą na wietrze. Zbyt krótkie spódnice odsłaniają niezgrabne nogi dorastających dziewczyn. To nie spacer bez troski niedzielny. Szukamy postaci młodego chłopca, pierwszej ogromnej miłości Alicji. To ja byłam jej powiernicą i pocieszycielką, współczującą i troskliwą. Nie wiem do dziś, jak nazywał się ten chłopiec, co robił. Nie potrafię nawet powiedzieć, jakiego koloru były jego oczy. Alicja wtedy też tego nie wiedziała, ale kochała bezgranicznie i beznadziejnie. Próżno zanudzałam starszych braci niekończącymi się pytaniami o nazwiska i twarze kolegów. Nie pomogły przemyślne zabiegi, aby dowiedzieć się choć imienia Bożyszcza. Myślałam wtedy w kawiarni, że może i on nie istniał nigdzie dalej poza naszą wyobraźnią, że był imaginacją Alicji, tworem kolejnej nieprzespanej nocy, pragnieniem budzących się odczuć. Jasnowłosy w błękitnym ubraniu z papierosem w ustach, małomiasteczkowy Apollin. Lecz niezgłębiona jest potęga miłości, szczególnie tej pierwszej, będącej na wpół marzeniem. Dla niej Alicja porzuciła wszystkie przydrożne drzewa, podmiejskie łąki, rzekę tonącą w powodzi wiklinowych krzewów. Pozostały tylko spacery, rozciągane w nieskończoność wędrówki z jednego krańca miasta w drugi i zakupy w nieistniejących sklepach. Czasami u wylotu ulicy rozbłysnął błękitny skrawek chłopięcego ubrania. Nie liczyły się wtedy parkany i kiełkujące grządki małych ogródków. Zdzierając kolana, gryząc z rozpaczy usta, gnała Alicja, aby z daleka tylko zobaczyć kołyszącą się leniwie postać, niknącą gdzieś na krawędzi horyzontu. Nie pamiętam już dzisiaj tych zaklęć i przyrzeczeń, płatków akacji, zrywanych bezlitośnie w misternej kwiatowej wróżbie. Były też kartki, układane pod poduszką obok przedmiotów, których przeznaczenie i tajemniczą symbolikę wymyślała sama Alicja, żując pierwszy wiosenny szczaw. Po takiej nocnej wróżbie moja przyjaciółka wracała do szkoły senna od marzeń, z nieuczesanymi włosami, zaróżowiona od niepokoju i trwożnego przeczuwania zdarzeń niepojętych, niezrozumiałych dla mnie. Trwało to jej oczarowanie miesiąc, może trochę dłużej, aż do owej pamiętnej soboty. Nasz, a właściwie jej Apollin, lżejszy niż gołębie piórko, spowity marzeniami, nieosiągalny i nierealny, objawił nam się nagle i łaskawie sobotnim popołudniem. To nie był park, gdzie na wpół omdlała z głodu i zmęczenia wyczekiwałam godzinami z Alicją przy ulubionej trasie kawalerskich spacerów. Wracałyśmy wtedy ze szkoły podekscytowane perspektywą wolnego dnia. W pierwszej chwili nie poznałam osoby stojącej przy parkanie. Pobladła nagle Alicja, ucichła i stanęła zdumiona. To nie mógł być nikt inny. Jej bóstwo stało lekko, w charakterystyczny sposób rozstawiając nogi, a po czerwonych, nietynkowanych cegłach, po świeżo rozkwitłych liściach dzikiego wina spływał i rozpryskiwał się w tysiące plam i plamek zwyczajny, najprozaiczniejszy mocz. Apollin zniewolony chwilą siusiał beztrosko i bezwstydnie.
O zgrozo, o rozpaczy, myślałam gorączkowo. Alicja tymczasem cofnęła się pierwsza. Nie przerywając sielskiej sceny, skręciłyśmy w najbliższą przecznicę. Szłyśmy obok siebie, nic nie mówiąc, aż do samego domu. Żegnając się ze mną, Alicja wycedziła przez ściśnięte zęby jedyne słowo – szczoch. Jej pogarda sięgała dalej niż miłość. Nie wybaczyła i nigdy więcej nie wspomniała szczocha. Na próżno próbowałam wyjaśniać i tłumaczyć. Niedługo po tym moi rodzice wyprowadzili się z tego miasta. Pisałam później do Alicji. Jej niezwykłe listy zawieruszyły się gdzieś bezpowrotnie. Ach, jak to było dawno. Gdzie dzisiaj jesteś, Alicjo, ze swoim dobrym, kochającym mężem, z którym dzielić musisz i małżeńskie łoże, i kafelkową łazienkę? A ów nieszczęsny Romeo mego kończącego się dzieciństwa nie dowiedział się pewnie nigdy o miłości Alicji, jej nagłej pogardzie i o tym, że zwracając mu wspaniałomyślnie wolność serca i uczynków, moja przyjaciółka stała się zupełnie dorosłą osobą. Wieczorem na ulicy jakiś staruszek zaczepił pana Fączynowicza. Padał śnieg, było zimno. Staruszek wyglądał na zagubionego w wielkim mieście. Przepraszam pana bardzo, przepraszam. Mam przypadkowo sztabę złota. Brat leży ciężko chory. Może ta sztabka jest coś warta? Ma pan przy sobie? Tak, o tu. To pamiątka po szwagrze. Ale potrzeba mi pilnie nieco grosza na lekarstwa. To jedyna wartościowa rzecz, jaką posiadam. Waży chyba więcej niż kilo. Przypuszczam, że kilo złota warte jest chyba z 1000 złotych. Daj pan to. No tak. Nie sądzę. 1000 złotych to fura pieniędzy. To może proszę pana 800. Panie, po co panu tyle pieniędzy? No jak to po co? Na lekarstwa dla brata, na lekarstwa i na rosół. Na jaki znowu rosół? Lekarz kazał ugotować bratu pożywny rosół. Proszę mnie nie uważać za natręta, ale jestem w sytuacji bez wyjścia. Brat ma 39 stopni gorączki. Mogę dać 500, niech stracę. O, nie wiem jak panu dziękować. To tak bardzo uprzejmie z pana strony. Bardzo dziękuję za te pieniądze i za dobre serce. Drobiazg, w końcu jesteśmy ludźmi i musimy sobie pomagać. W kwadrans później, kiedy pan Fączynowicz rozwinął w kaskadzie zawiniątko, okazało się, że w środku znajdowała się rozklepana płyta akumulatorowa. To przykre, ale wciąż jeszcze wielu przyzwoitych i uczciwych ludzi pada ofiarą oszustów. Czy? Porucznik Dąbek węszył. Był to w końcu jego zawód. Rano rozmowa u szefa studium wojskowego Uniwersytetu Łódzkiego przebiegała krótko i rzeczowo. Obywatelu pułkowniku, melduję się na rozkaz. Dziękuję. Proszę, niech ma siada. Może cygaro? Chętnie. Ogień? Dziękuję. Słucham pana, panie pułkowniku. Sprawa, jaką chciałbym panu powierzyć, jest niezwykle tajna i poufna. Jest to z naszej strony ogromne dla pana wyróżnienie. Tak jest, obywatelu pułkowniku. Niech pan się zbliży. Widzi pan, otóż nasi wykładowcy zaczynają obserwować w studium jakieś dziwne rzeczy. To, co wyrabiają studenci, przechodzi wszelkie ludzkie pojęcie. Ja, niech pan mi wierzy, nie należy do ludzi tchórzliwych i długo pracuję ze studentami. Będzie z 10 lat, ale teraz strach mi zajrzał w oczy. Mówię to panu otwarcie, bo chcę, żeby pan zrozumiał, w jakiej my tu jesteśmy ciężkiej sytuacji. Kiedy idę korytarzem, czerwienię się ze wstydu jak sztubak i chodzę zawsze ze spuszczoną głową. Straszne. Musi pan to wszystko koniecznie wyjaśnić. Tu musi działać jakaś podziemna organizacja antypaństwowa. Musi! Bo inaczej tego się chyba nie da wyjaśnić. Panie pułkowniku, czy mógłbym jaśniej, konkretnie się dowiedzieć o... Niech pan będzie, kochaniutki, cicho. Należy się spodziewać, że oni mają tu podsłuch. Proszę się zachowywać zgodnie z 4. instrukcją tajnej służby. Obywatelu pułkowniku, czy mogę się już odmeldować? Oczywiście. To było rano.
Porucznik Dąbek, zgasiwszy papierosa w metalowej popielniczce stojącej obok fotela, wstał, przeciągnął się i przeszedł się parę razy po pokoju hotelowym, w którym zamieszkał na czas wykonywania zadania specjalnego numer 8547, łamane przez 14. Jeszcze raz przebiegł myślą wszystkie informacje, które udało mu się dotąd zebrać. A więc do studium wojskowego uczęszcza przełomowy rocznik 56. Studenci zwykli, normalni jak wszędzie. Przez pierwszy miesiąc wszystko szło w studium po staremu. Dopiero gdzieś tak koło 8 listopada zaczęło się dziać coś nie tak. W kilka dni później wykładowcy studium nie panowali już nad sytuacją. Zaiste, skromne to i nic nieznaczące informacje. Porucznik podszedł do biurka i któryś już tam raz z kolei zaczął przeglądać dane personalne uczęszczających do studium. Który z nich robi tę cholerną, dywersyjną robotę? Zadawał sobie pytanie porucznik. Ale również suche i lakoniczne dane personalne milczały. Porucznik, zrezygnowany, z głową najprzeróżniejszych koncepcji i pomysłów, rzucił się w ubraniu do łóżka. Było już bardzo późno i palące się światło stojącej w kącie nocnej lampki odsłaniało na firance tajemnicze cienie, których niestety porucznik już nie mógł widzieć. Następnego dnia rano na porannym apelu w studium wojskowym. Studenci, baczność, spocznij! Od dzisiaj będziecie mieli nowego kolegę. Jakie jest twoje nazwisko? Jan Kowalski. Do szeregu wstąpić. Tak jest. Baczność, na zajęcia odmaszerować. Spocznij. Minęły dwie pierwsze godziny zajęć. Na długiej przerwie w kantynie nowego otoczyła cała kompania. Porucznik Dąbek uśmiechał się przymilnie, częstował papierosami, poklepywał innych po ramieniu. Nagle, w momencie, kiedy w drzwiach kantyny ukazał się groźny i wielki pułkownik, szef studium wojskowego Uniwersytetu Łódzkiego, studenci błyskawicznie wykonali zbiórkę, ustawiając się w przepisowym i regularnym dwuszeregu i chórem zameldowali. Obywatelu pułkowniku, wszystkim nam się wydaje, że porucznikowi Dąbkowi Janowi Kowalskiemu szkolenie wojskowe już nie jest potrzebne. Śmiertelna cisza zaległa kantynę. Zmieszani i skofundowani pułkownik wraz z porucznikiem opuścili wzrok i chyłkiem poczęli wycofywać się w kierunku drzwi. Kompania wybuchnęła śmiechem, a pułkownik z porucznikiem pędzili co sił po schodach w kierunku dobrze ufortyfikowanego gabinetu pułkownika. Zabarykadowawszy drzwi, odbezpieczyli i załadowali na wszelki wypadek małe działko polowe, które pułkownik wyciągnął z podręcznego arsenału. No i co teraz? Pierwszy zagadał porucznik z wrażenia. Dolna szczęka rytmicznie mu się poruszała. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. W jaki sposób udało im się tak mnie szybko rozszyfrować? Właśnie, oni muszą mieć tu albo podsłuch, albo któryś z wykładowców jest ich szpiegiem. Ale który? Wszystkich już sprawdzaliśmy. No i co? Są czyści jak łza. Wie pan, panie poruczniku, z tego wszystkiego to tak się nerwowo rozstroiłem, że czasami się realnie zastanawiam, czy to nie ja pracuję dla nich. No i co, panie pułkowniku? Niestety, nie mam na to żadnych dowodów. Są tylko poszlaki, ale te pan rozumie. Muszą odpaść w momencie, kiedy czytam opinię POP, która uważa mnie za czystego ideologicznie. A kto jest pierwszym sekretarzem POP? Oczywiście, że ja. I pan również wystawia opinię? Tak. A co w tym dziwnego? Mam przecież jako sekretarz takie prawo, prawda? No niby tak, ale pan wystawia ją sobie, panie pułkowniku. Dąbek, nie zapominajcie, że to ja was protegowałem do zadania specjalnego numer 8547. A w ogóle, jak wy traktujecie swoich przełożonych? Baczność, spocznij. No dobrze, usiądźcie. Wyciągacie mnie na takie głupie dyskusje. Mówiłem już przecież wam, że nie znałem przeciwko sobie żadnych dowodów. Kazałem się śledzić, założyłem sobie podsłuch. I nic. A co właściwie się dzieje w studium, bo
Ja przez te 2 godziny nie stwierdziłem nic groźnego, wręcz przeciwnie. Studenci wydali mi się bardzo sympatyczni, uprzejmi, koleżeńscy. No, ależ oczywiście, oczywiście. Te studenty to tak dla niepoznaki potrafią, oj, potrafią. Poza tym odniosłem wrażenie, że są bardzo dobrze przygotowani do zajęć. Bardzo dobrze. Kochany poruszniku, oni są przygotowani świetnie. I to zawsze i wszyscy. Na każde zajęcia czytają po 10-20 książek literatury uzupełniającej. Nie mówiąc już o podstawowej, bo tą znają na pamięć. To wspaniale! Wspaniale! Poruczniku, niech pan weźmie pod uwagę, że oni w ogóle się nie spóźniają. Przychodzą zawsze punktualnie, co do minuty. Nie opuszczają nigdy zajęć, zawsze mają do każdych zajęć ze 100 różnych pytań. Wszyscy stenografują i w związku z tym tak szybko notują, że wykładowcy nie mogą nadążyć mówić. Są błyskotliwi, inteligentni, grzeczni, zdyscyplinowani, obowiązkowi. Koszmar! Ale dlaczego koszmar? To przecież dobrze, że oni są tacy, panie pułkowniku. I ten się jeszcze pyta, dlaczego koszmar? Człowieku, weź pod uwagę to, że połowa z nas wykładowców chodzi dopiero na przyspieszony zresztą kurs pisania i czytania. A o reszcie to lepiej w ogóle nie mówić, jak to wszystko rozwiązać? I w tym właśnie momencie wkroczył do gabinetu szeroko uśmiechnięty, znany nam wszystkim asystent K, niosąc na złotej tacy gotowe rozwiązanie. Gaudeanus! Dzień wesoły, zastawione suto stoły. Precz od nas smutek wszelki. Trzeba zacząć od butelki. Raz się żyje, raz się pije, a od tego się nie tyje. Ostrzyneczki polędwicy, wypiję myśliwowicy. Od wypitki do wybitki, już od wstania bolą łydki. Ręka, noga, mózg na ścianie, staropolskie świętowanie. Rano myślisz, no już koniec. Gdzieś to przylatuje goniec. Na szczęście piwo przynosi. Raz się żyje, raz się pije, a od tego się nie tyje. Do szyneczki polędwicy wypije myśliwowicy. Czego pokój tak się buja, wesołego alleluja. Tak się robi mocium, panie. Święconego oblewanie. Rano myślisz, no już koniec. Gdzieś tam przylatuje goniec. Gaudeanus tibitu. Idą w górę, ci, którzy idą w dół, wszyscy mówią w koło, porsę kłać na stół. Ci, którzy idą w górę, ci, którzy idą w dół, wszyscy mówią w koło, stary, porsę kłać na stół. Zdałem już egzamin, zdałem co za pech, nie przyjęto wcale, z braku miejsc, zaprotestowałem. Dziekan spojrzał się, jego ręce mają w palcach chleb. Ci, którzy idą w górę.